W dzisiejszym odcinku Kina Subiektywnego bierzemy na warsztat film Pascala Chaumeila Nauka spadania. Zapraszam bardzo serdecznie. Chodźcie, pokażę wam kino. Nauka spadania opowiada o czwórce dorosłych osób, którzy w pewną sylwestrową noc postanawiają skoczyć z wieżowca. Postanawiają pożegnać się z tym światem. No, zrządzenie losu chciało, aby o tej samej godzinie spotkali się na tym właśnie wieżowcu. Ich spotkanie zaowocuje pewnym paktem. Paktem, który nie pozwoli im się zabić do walentynek. Uzgadniają, że nie zabiją się do walentynek. W międzyczasie będą się dziać, jak wiadomo, różne rzeczy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seans nauki spadania zmusił mnie do zastanowienia, kto z nas tak naprawdę nie spadł? Nie spadł w swoim życiu. Nie spadł w swoim życiu mentalnie. Nie spadł w swoim życiu swoim samopoczuciem. Kto z nas nie spadł? Kto z nas nie miał słabszego dnia? Dnia, w którym uważa, że cały świat jest do bani. Uważa, że cały świat sprzeciwił się właśnie jemu, że cały świat powinien opuścić. Moja osoba powinna opuścić ten cały świat. No kto z nas tak nie miał? I właśnie to jest to spadnięcie. Szczęście dla nas, że to jedno dwudniowe. Dla tych jednak osób, dla tej czwórki osób, które się spotykają na tym wieżowcu, spadanie trwa o wiele dłużej. Bo dla bohatera odgrywanego przez Piersa Brosnana, Martina Sharpa, spadanie zaczęło się od pewnego incydentu, przez który wyleciał z telewizji i stał się persona non grata w wielu kręgach. Nasz Martin czuje wielki wstyd. Kolejnym z samobójców jest Murray Thompson, grana przez Toni Collette. No, ta osoba opiekuje się niepełnosprawnym synem. Niepełnosprawnym umysłowo. Nie ma z nim praktycznie żadnego kontaktu. Kobieta jest samotna. I jej spadaniem jest bezradność. Bezradność wobec świata, bezradność wobec tego, że jest samotna, nie ma drugiej osoby przy sobie. Bezradność wobec tego, że według niej przynajmniej nie potrafi dobrze zaopiekować się synem. Może nie tyle nawet nie potrafi dobrze się zaopiekować synem, co nie ma wystarczająco środków, aby mu zapewnić dobrą opiekę. Kolejnym z samobójców jest J.J. Maguire, grany przez Arona Paula. Ta osoba reprezentuje wszystkie spadania osób dotkniętych chorobą, dotkniętych jakąś niepełnosprawnością, dotkniętych nieuleczalnymi chorobami. Bo oto nasz JJ jest chory na raka mózgu. Zostało mu zapewne kilka miesięcy. Więc zamiast oczekiwać na chemioterapię, która nie przyniesie skutków, postanawia skoczyć. Ostatnim z samobójców jest Jess Kristen, grana przez Imogen Poots. No, ta osoba jest... reprezentuje... nasze spadanie
W tym kontekście że czujemy pustkę za kimś. Ta bohaterka straciła kogoś bliskiego. Straciła swoją miłość i nie potrafi ułożyć sobie życia, nie potrafi żyć bez tej osoby. Jej życie straciło całkowicie sens i dlatego chce upaść. Spaść i mieć już za sobą problemy. I właśnie tu się rodzi pytanie, czy samobójstwo załatwia wszystkie problemy? Jak mówi jeden z bohaterów, jestem na terapii. Mój terapeuta opowiedział mi historię człowieka, który skoczył z mostu Golden Bridge. Mężczyzna ten przeżył. Potem w swoich świadectwach opowiadał, że jedynym jego problemem tak naprawdę jedynym problemem nie do rozwiązania, bo tych problemów miał zapewne bardzo dużo. Jedynym problemem nie do rozwiązania był właśnie skok. Te 5 sekund. No, tego problemu nie da się rozwiązać. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest albo śmierć, albo właśnie przeżycie. 5 sekund prawdziwej grozy. 5 sekund uświadomienia sobie, że problemem jest to, w jaki sposób patrzymy na problem. Bo gdyby Martin przestał się przejmować tym wzrokiem ludzi, upokarzającym wzrokiem, nic by się nie stało. Gdyby Maureen zrozumiała, że jej synowi nie wystarczy nic prócz jej, również nie pchnęłaby się na ten desperacki krok. Gdyby JJ podjął walkę ze swoim życiem, nie poddawał się, może nie wybrałby w sylwestrową noc tego wieżowca. Może gdyby Jess wytrzymała, zrozumiała, że ukochanej osoby nie ma, ale może żyć bez niej. Da radę żyć bez niej. Nie pchnęłaby się na tak desperacki krok. Nie chciałaby skoczyć. Nie chciałaby się uczyć spadać. Excuse me. Niezwykłe w tym filmie jest lekkość opowieści. Opowieści o tematach ciężkich, bo w temacie samobójstwa. Opowiedziane z lekkością. Na początku miałem obawy co do tego filmu, bo temat samobójstw, depresji jest tematem poważnym, tematem, o którym mało się mówi. A jeszcze jak przedstawiamy go w sposób komediowy, w sposób nie do końca poważny, to jeszcze bardziej umniejszamy temu samobójstwu, tej depresji. I czy to właśnie było plusem tego filmu? Według mnie tak. Według mnie to działało na wielki plus dla tego filmu. Opowiedział właśnie w niekonwencjonalny sposób o tej temacie depresji, samobójstwa. Ale mimo to nie unikał uderzeń w najcieńsze struny naszych emocji, w najcieńsze struny właśnie tych ciężkich tematów. Ciężkich tematów, które może właśnie potrzebowały tej lekkiej opowieści, abyśmy zechcieli zgłębić temat. Bo może właśnie ta lekkość pozwoli nam bardziej zagłębić się w temat depresji, w temat naszej psychiki. Komediowe tony, dramatyczne tony. Wszystko tutaj według mnie gra. Grają również postacie. Świetnie dopasowani aktorzy.
Pierce Brosnan. No, ciężko mi kogoś innego sobie wyobrazić w tej roli, w roli byłego prezentera telewizji. Pierce jest przystojny, ma ten charakter. Ciężko mi wyobrazić sobie kogoś innego w roli Maureen niż Toni Collette. Bo ma tutaj aparycję, ma twarz zmęczonej matki. Ciężko mi wyobrazić sobie kogoś innego w roli JJ niż właśnie Arona Paula. Ten jego rock'n'rollowy styl, ta jego broda, ten jego taki uśmieszek skryty za warstwami bólu w tym filmie. Idealnie pasuje. No i w końcu najbardziej szalona postać, Imogen Potts. W sensie aktorka Imogen Potts, wcielająca się w Jess Crichton. Idealnie się wpasowała w rolę. Każdy tutaj idealnie się wpasował w rolę. Ani przez moment w tym filmie nie myślałem, że tu mógłby ktoś inny zagrać. Ktoś tutaj mógłby lepiej zagrać. Wszystkie klocki tutaj bardzo mi pasowały, bardzo mi odpowiadały. Każdy z aktorów wywiązał się na medal. The most popular place in London for suicides on the most popular night for suicides. I should have known. I wouldn't be alone. I drodzy widzowie, drodzy przyjaciele, miałbym do was prośbę. Jeśli zmagacie się z tym ciężkim tematem, jakim jest depresja, ciężkie myśli, to mam do was wielką prośbę. Jeśli jesteście młodzieżą, dziećmi, a macie te problemy, a w Polsce nie brak przypadków, że już od 7 roku życia ktoś odbiera sobie życie. W Polsce średnio na samobójstwo, na próby samobójcze ginie 5 tysięcy osób. Średnio na całym świecie to 800 tysięcy osób. Co roku. Co roku te osoby umierają, bo raz, nie ma kto im pomóc, nie czują wsparcia od innych. Dwa, sami nie wiedzą, gdzie szukać tej pomocy. No i trzy, w końcu uważają, że nie ma wyjścia z tych problemów. Jeśli jesteś jedną z tych osób, chciałbym ci powiedzieć, że zawsze jest wyjście z problemu. Zawsze jest wyjście z kłopotu. Musimy też wiedzieć, że nie zawsze będzie tak jak w filmie. Nie zawsze spotkamy ludzi życzliwych nam tak przez przypadek, jak w tym filmie, na wieżowcu. No nie. Ale spróbujcie poszukać kogoś. Spróbujcie poszukać jakiejś grupy wsparcia. Idźcie do psychologa. Jest naprawdę o co walczyć. Są telefony zaufania dla młodzieży. 116, 111. Dla osób nieco starszych telefon to 116, 123. Jeśli czujecie kłopoty w swoim życiu, natłok negatywnych myśli, nie bójcie się tam zadzwonić. Tam będą ludzie, którzy będą chcieli wam pomóc. Błagam was, nie dawajcie się złym, negatywnym myślom, bo to bez sensu. Każda z tych postaci w tym filmie zobaczyła, że żyć warto. Życie jest po coś. Nie warto poddawać się zwątpieniu, bo to bez sensu. Życie jest zbyt piękne. I mam nadzieję, drogi widzu, że jeśli przechodzicie właśnie dramatyczny moment w tym życiu, że u was się wszystko poukłada i jak postacie w tym filmie, doczekacie się jeszcze pięknego wschodu słońca i będziecie się przeklinać w myślach, że w ogóle mieliście negatywne myśli, że w ogóle myśleliście o odejściu z tego świata. Wiedzcie, że świat od was się nie odwraca. Że pomoc jest. Wystarczy chcieć. Wystarczy się nie poddawać. Wystarczy walczyć do końca. Do końca.
Nie warto się poddawać, bo życie jest zbyt piękne na poddawanie się. A problemy? Problemy wszystkie da się jakoś rozwiązać. Nawet jeśli uważamy, że to sytuacja bez wyjścia. Da się. Tylko trzeba cierpliwości i ciężkiej pracy nad tym. A wszystko się ułoży. No, trochę uderzyłem w poważne tony, wracając do filmu, który był jak najbardziej pozytywny. Mimo, jak zaznaczyłem, ciężkich tematów, które poruszał. Pozytywny, dający nam pewną nadzieję, że nasze życie, mimo najcięższych prób, na które jest wystawione, może się zakończyć się dobrze, może nie tyle zakończyć się dobrze, co może kontynuować się dobrze. Z tą myślą Was zostawiam i z myślą, że ten film w mojej ocenie to 8 na 10. You guys order pizza? Should we do introductions? Korzystając jeszcze z okazji, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na festiwal Vite Valor, który w tym roku odbywa się w dniach 5-12 grudnia. Powiem tak, będzie na co czekać, bo będzie wiele ciekawych filmów, wiele ciekawych spotkań, wiele ciekawych akcji, operacji, ale o tym, no, niebawem, niebawem. Trzymajcie rękę na pulsie, obserwujcie fanpage Vite Valor, obserwujcie nas, bo będziemy też o tym festiwalu informować. Będą generalnie ciekawe rzeczy, ale to trzymajcie rękę na pulsie. Także nie trzymam Was już dłużej, mówię Wam dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia klasycznie za tydzień, w czwartek o godzinie 18:00.